Cześć! W dzisiejszym filmie chciałabym troszeczkę popolemizować i przedstawić Wam troszkę ciekawostek na temat gęstości kosmetyków myjących. Temat może się wydawać bardzo prozaiczny i przecież, no, zawsze żel jest gęsty, ale czy wiecie, że są tak naprawdę dwie metody pozyskania żelu o takiej ciekawej, gęstej, niezbyt płynnej konsystencji, która jest po prostu komfortowa dla użytkowników? Jeżeli o tym nie wiecie i jakie mogą być konsekwencje stosowania każdej z tych metody, to zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Postaram się rozłożyć te kwestie na czynniki pierwsze, ponieważ ta prozaiczna kwestia jednak dla niektórych z Was może być cenną informacją kosmetyczną i może się okazać, że dzięki doborowi odpowiednich kosmetyków myjących Wasza skóra będzie miała się lepiej. Bo oczywiście wszyscy zwracamy uwagę na kremy, maseczki, sera jako te najbardziej skuteczne składniki aktywne, takie kosmetyki napakowane tymi substancjami aktywnymi. A przecież prawidłowe rozpoczęcie pielęgnacji, odpowiednie oczyszczenie skóry to jest najlepsze otwarcie całej rutyny pielęgnacyjnej i to, jaki zastosujemy kosmetyk do mycia, czy to twarzy, czy ciała, ma przełożenie, jak później my też odbieramy kosmetyki pielęgnujące i czy pomimo stosowania odpowiednich kosmetyków pielęgnacyjnych nie pojawiają się jakieś takie troszkę problemy kosmetyczne, jak przetłuszczanie, rozszerzone ujścia gruczołowo-jojowych, komedogenność, suche skórki, zaczerwienienie. Tak, na to wpływ ma oczyszczanie i dobór odpowiednich kosmetyków myjących, nie tylko pod kątem detergentów, ale dzisiaj będziemy rozmawiać bardziej pod kątem substancji zagęszczających i nie tylko substancji zagęszczających, ale całej tej formulacji, jaką jest żel, to właśnie dobór też tutaj odpowiedniej metody może okazać się czymś bardzo dobrym dla naszej skóry. Także jeżeli tylko chcecie dowiedzieć się takiego pewnego smaczka około chemicznego, około kosmetycznego, no to zapraszam serdecznie do oglądania dalej. By łatwiej usystematyzować informacje zawarte w tym filmie, sprecyzuję, że dziś będziemy rozmawiać o żelach jako kosmetykach myjących. Chodzi mi o żele, które służą do mycia twarzy, ciała, również szampony jako żel gęsty, produkty do higieny intymnej. Nie chodzi mi o żele typu na przykład humektantowe serum o takiej żelowej konsystencji, bo to jest całkowicie inna kwestia. Chodzi mi typowo o kosmetyki myjące i to te kosmetyki myjące, które są w formulacji żelowej, więc totalnie pomijamy kwestie emulsji, mleczek, pianek. Po prostu żel myjący. Do ciała, do włosów. Żel myjący. I są dwie metody w ogóle uzyskania tej żelowej konsystencji, bo wcale to nie jest tak proste, by uzyskać kosmetyk odpowiedniej formulacji. Bo mieszając detergent z wodą, prawdopodobnie uzyskamy taką pieniążącą się wodę. Więc trzeba zastosować pewnego rodzaju albo związki, albo możliwości połączeń różnych substancji konsystencjotwórczych, by uzyskać odpowiedni żel. A wszystko, co my nakładamy na skórę, w jakiś sposób na nią wpływa, nawet jeżeli to jest niewielka ilość, ale nakładane systematycznie, codziennie, tak jak w przypadku twarzy, dwa razy dziennie, bo dwa razy dziennie na przykład myjemy twarz żelem, to już nawet takie niewielkie stężenie może mieć wpływ na to, jak nasza skóra reaguje, na to, jak ona wygląda i jakie potem ona preferuje też możliwości dalszej pielęgnacji. I cały dzisiejszy temat rozbija się tak naprawdę o to, że są przeróżne rodzaje substancji powierzchniowo-czynnych, różne substancji detergentów, które możemy zastosować w kosmetykach i te różne rodzaje detergentów mają też różne właściwości chemiczne. Przede wszystkim wyróżniamy trzy grupy substancji powierzchniowo-czynnych. Anionowe substancje powierzchniowo-czynne i to są substancje, które są dość mocne, ale bardzo dobrze się pienią i one mają pewną ciekawą właściwość. One w momencie, kiedy dodawana jest do nich sól w niewielkiej ilości, to one wtedy tworzą super żelową formulację. Po prostu dodając sam anionowy detergent do wody, przykładowo sodium kokosulfate albo SLS, no niestety nie tworzy się od razu taka super konsystencja. Ale dodatek odrobinki soli
świetnie reaguje z tymi anionowymi substancjami powierzchniowymi, ponieważ jeżeli pamiętacie z chemii, są takie dwie przeciwległe bieguny: aniony i kationy. I właśnie dzięki temu, że substancje powierzchniowo-czynne anionowe zawierają jakiś ładunek, to one są dość reaktywne i akurat z tą solą wchodzą super w reakcję chemiczną i wtedy tworzy się przyjemny żel. No ale właśnie nie wszystkie detergenty, które stosujemy w kosmetologii, są właśnie tymi anionowymi substancjami powierzchniowo-czynnymi. Bo istnieje jeszcze grupa niejonowych substancji czynnych i sama ta nazwa niejonowy mówi nam, że tutaj ładunek nie jest ani ku plusikowi, ani ku minusikowi, po prostu jest to coś totalnie obojętne i faktycznie te detergenty niejonowe nie wchodzą w takie interakcje z solą czy z jakąkolwiek inną substancją kosmetyczną. Jakie to są te niejonowe substancje powierzchniowo-czynne? Glukozydy, bardzo delikatne detergenty. No ale właśnie dodając tego typu detergent do wody i nawet jeżeli nasypiemy do niego soli, nie zajdzie nam ta reakcja, która była przy okazji tych anionowych substancji, nie stworzy się taki przyjemny żel. No i co tutaj zrobić? I tutaj można dodać gumy i guma jako taki całkowicie osobny surowiec jest po prostu zagęstnikiem. Dodatek gumy super zagęszcza formulację, sprawia, że ten kosmetyk jest tak samo gęsty jak przy okazji tych anionowych substancji powierzchniowo-czynnych, no ale dobraliśmy całkowicie inny detergent, takie wyjątkowo delikatne, wyjątkowo niedrażniące, no ale te gumy już jako taka tutaj dodatkowa substancja jest pewnego rodzaju wyższym wydatkiem, czyli dodatkowy surowiec, który nam kosmetyk zagęszcza. Jakie są ryzyka niepowodzenia przy okazji stosowania każdej z tych metod? Więc tak, jeżeli mamy anionowe substancje powierzchniowo-czynne, w dużej części no one są mocniejsze niż te niejonowe, więc bardzo prawdopodobne, że taki kosmetyk lepiej się pieni, ale też jest troszeczkę być może bardziej wysuszający. Dodatkowo jest dodatek soli, więc w przypadku zdrowych skór i niezniszczonych włosów tak niewielka ilość soli nie ma jakiegoś destrukcyjnego wpływu na skórę, na włosy. Ale jeżeli ktoś ma atopię, albo jeżeli ktoś ma wyjątkowo suchą skórę, jakieś egzemy, problemy dermatologiczne, albo jeżeli ktoś ma wyjątkowo zniszczone włosy, albo z natury bardzo, bardzo suche i ciężko jest je jakkolwiek wygładzić, to wtedy być może ta formulacja anionowe, mocne substancje plus ta sól nie będzie najlepszym wyborem. Oczywiście też można zmniejszać troszeczkę siłę tych substancji anionowych poprzez dobór różnych substancji pomocniczych, poprzez dobór też na przykład betainy kokamidopropylowej, to też jest taki detergent, natomiast on ma takie właściwości, że jakby wchodzi w interakcję też z tymi anionowymi substancjami powierzchniowo-czynnymi. Te anionowe substancje właśnie z racji tego swojego ładunku, które one za sobą niosą, są dość takie reaktywne, więc wchodzi to w interakcję z tą betainą kokamidopropylową i to sprawia, że finalnie odczucie na skórze jest, że ten preparat jest delikatniejszy. Natomiast tu są istotne też nie tylko rodzaje zastosowanych substancji, ale też ich stężenia, więc czasem po samym składzie incji dość często jest się określić i ocenić, czy ten kosmetyk będzie nam się sprawdzał, czy niekoniecznie. Trzeba kupić, wypróbować na sobie i wtedy ocenić. Więc na przykład w przypadku takich właśnie bardzo suchych skór, podrażnionych, zmienionych dermatologicznie, czy bardzo suchych włosów i suchej skóry głowy, warto zdecydować się bardziej na to połączenie niejonowe substancje powierzchniowo-czynne plus gumy jako zagęstniki. Natomiast dla kogo akurat gumy nie będą odpowiednią opcją? Dla osób, które mają tendencję do obciążania skóry i komedogenności, bo chociaż bardzo te gumy są takie praktycznie niewyczuwalne i dobrze spłukiwalne, to jest to jakiś dodatkowy jednak środek w kosmetyku, jakaś substancja, która ma trochę tendencję do oklejania, osiadania na skórze, więc w przypadku skór trądzikowych, tłustych, mieszanych, ale tych takich z tendencją do zapychania, to może niekoniecznie te dodatki gum, na przykład guma Guar jest często stosowana w kosmetykach, guma ksantanowa, niekoniecznie na przykład skóry będą się z tymi preparatami lubić. I w ramach też takiej kosmetologicznej ciekawostki podpowiem Wam, bo być może te z Was, które lubiły chemię w szkole albo
są związane w jakiś sposób z chemią, to być może kojarzycie, że Aga, no dobra, no powiedziałaś o tych anionowych substancjach powierzchniowo-czynnych, powiedziałaś o tych niejonowych, a tak mi się wydaje, że tu jeszcze czegoś brakuje, no nie? Tego przeciwległego do tych anionów, to co to było? To kationy może? I tak, kationowe substancje powierzchniowo-czynne też są w kosmetykach wykorzystywane, natomiast one z racji tego, jak one oddziałują z innymi substancjami, to nie służą jako detergenty, tylko uwaga, one między innymi mogą służyć jako zagęstnik, a bardzo często też służą jako substancja wygładzająca włosy w szamponach, w odżywkach, jako coś, co i raz nadaje taką przyjemną, odżywkową, taką troszkę, wiecie, tak jest ta odżywka, że ona nie jest taka ultra płynna, tylko troszkę jest jednak zbita, emulsja, ale taka dość zbita. Więc te kationowe substancje powierzchniowo-czynne raz, że nadają właśnie kosmetykowi taką formulację, a dwa, one mają super właściwości, te takie wygładzające, więc w odżywkach do włosów, też czasami w szamponach, żeby ułatwić rozczesywanie, żeby działać wygładzająco, bo jeżeli mamy anionową substancję powierzchniowo-czynną, to ona nam wyciąga to, co jest na włosach, super oczyszcza, stąd jest detergentem, a kationowa substancja więc wręcz dokleja nam wszystko do tych włosów, ona obsiada dookoła tego włosa i super wygładza, jednocześnie bez efektu przetłuszczenia włosów. Natomiast w przypadku zagęstników nie tylko są właśnie stosowane te kationowe substancje powierzchniowo-czynne, ale też właśnie typowo gumy, które nie mają żadnego ładunku. Chyba to można tak powiedzieć, że są niejonowe. Po prostu gumy. I tutaj wśród tych gum takich nie wchodzących w żadne interakcje, to jest m.in. guma ksantanowa i guma guar. Chodzi po prostu o to, że te kationowe substancje zagęszczające, te kationowe, one na przykład super wygładzają włosy, ale bardzo często mają takie właściwości, że troszkę działają drażniąco na skórę. Więc w przypadku włosów, które są martwą tkanką, pokrycie taką odżywką z tymi kationowymi substancjami, kationowymi gumami, sprawia, że włos jako martwa tkanka nie jest podrażniony, ale na skórę głowy mogłoby to już zadziałać drażniąco i dlatego większość odżywek, masek ma adnotację, by nakładać od ucha w dół, by unikać kontaktu ze skórą głowy, no ale weźcie też pod uwagę, że jeżeli na przykład ktoś w zimie ma popękane i spracowane dłonie, no to te gumy mogą powodować, że ta skóra na dłoniach będzie miała utrudnione właściwości regeneracyjne. Także w przypadku kosmetyków, na przykład do twarzy, takich jak żele myjące, w przypadku na przykład szamponów, częściej są wykorzystywane te gumy, które właśnie nie niosą za sobą żadnego ładunku i raczej nie dadzą żadnego podrażnienia. Więcej na temat kationowych substancji powierzchniowo-czynnych i tego, jak one działają w kosmetyku, znajdziecie w osobnym filmie. A także jeżeli chciałbyście zgłębić temat detergentów, to również znajdziecie u mnie na kanale całkowicie osobny film, gdzie opowiadam dużo, dużo więcej o tym rozróżnieniu anionowe, niejonowe, amfoteryczne. Sprawdźcie sobie tam koniecznie. No to może jakieś przykłady. Kiedy patrzę na kosmetyki takie łatwo dostępne, osiągalne w drogeriach, zdecydowanie częściej widzę to połączenie anionowa substancja powierzchniowo-czynna i sól, bo to sprawia, że skład może być krótki, jak w przypadku szamponu Balea, który złożony jest tylko z 10 składników i jest taki hypoalergiczny, albo na przykład w kosmetykach Garnier, zarówno tych Hair Food, a jak i z tych serii Hydra Bomb. Ponieważ dodatek detergentu anionowego wraz z solą sprawia, że kosmetyk jest taki klarowny, jest bezbarwny, to po prostu pięknie wygląda. Dlatego możecie zauważyć, że nierzadko producenci, którzy decydują się na stworzenie formulacji takich bezbarwnych, no dają ten kosmetyk do przezroczystej butelki, jakby chcieli to trochę podkreślić. Zobacz, to jest takie klarowne. To ładnie faktycznie wygląda. Zdecydowanie ładniej niż coś, co jest mętne. No i rzeczywiście w przypadku tych kosmetyków, które oparte są o niejonowe substancje powierzchniowo-czynne z dodatkiem gum, one są takie mętne, niezbyt atrakcyjnie wyglądające, więc częściej są zamknięte w nieprzezroczystych butelkach, jak na przykład kosmetyki z firmy Sylveco. No dobra, ale być może któraś z Was kupiła kosmetyk firmy Sylveco i zauważyła, że on jest jednak rzadki.
Kwestia jest też taka, że tam nie w każdym kosmetyku są te zagęstniki, to już jest wszystko rozbite tak naprawdę o daną formulację i recepturę danego kosmetyku. Niemniej jednak jest pewien urok kosmetyków naturalnych tego, że czasami substancje, czy to roślinne, czy czasami od zwierzęcy wykorzystywane w kosmetykach, są pewnego rodzaju mieszaniną. I chciałabym Wam opowiedzieć z autopsji pewną historię. Kiedy jeszcze pracowałam na produkcji kosmetyków, a przez wiele lat byłam związana z firmą Sylveco i właśnie w Sylveco pracowałam jako laborantka, trafił mi się na przyuczenie nowy pracownik. Ja już pracowałam od jakiegoś czasu, miałam stworzyć szampon i przyszedł chłopak, który miał doświadczenie w pracy jako technolog, jako osoba, która pracowała na laboratorium, ale w marce typowo konwencjonalnej. Myślę, że mogę powiedzieć nazwę, bo to jest pewna historia i nie niesie za sobą żadnego, nie wiem, oszczerstwa czy coś. No pracował wcześniej w Oriflame. Więc ogólnie chłopak miał bardzo dużą wiedzę odnośnie surowców i substancji kosmetycznych, ale każda firma ma też jakieś swoje procesy technologiczne i trzeba było, wiadomo, nową osobę troszeczkę wprowadzić. I akurat ja wtedy robiłam szampon. Ten chłopak w ogóle był pod wrażeniem, że my w Sylveco wkładaliśmy aż tak dużo substancji aktywnych do, ktoś by powiedział, kosmetyku, który tylko ma myć i ma krótki kontakt ze skórą, więc to już go zaciekawiło. No i w tym akurat szamponie, który był produkowany, był też dodatek miodu. I ponieważ ten chłopak był na przyuczenie, stał troszeczkę z boku, a ja obsługiwałam mieszalnik, no to ja miałam wgląd na to, co tam dokładnie jest w tym mieszalniku, co tam do tego mieszalnika trafia, a on stał troszeczkę z boku. I miał być do tego kosmetyku dodany miód. Miód zaczął trafiać tam. Jedna część tego miodu już do tego mieszalnika trafia i podczas tam dodawania tego miodu do mieszalnika rękawiczki, które miałam na rękach gumowe, pobrudziły mi się tym miodem. I wiecie, co ja zrobiłam? Wiem, nieładnie się do tego przyznawać, ale już nie jestem z firmą Sylveco związana, więc chyba mogę. Po prostu odruchowo oblizałam sobie tą rękawiczkę z miodu. No i ten chłopak jak to zobaczył, to mówi, co ty robisz? Ups, no faktycznie nie powinnam oblizywać rękawiczki z miodu, będąc na hali produkcyjnej i tak z głupa zaczęłaś trochę tłumaczyć, no wiesz, ja jeszcze przed przerwą, a to jest miód i tak po prostu odruchowo. A ten tak troszkę spanikowany mówi, ale nie boisz się, że coś ci się stanie? No, dobre pytanie, ale to miód po prostu. I okazało się, że on pracując w innej firmie miał styczność z miodem, który był typowo do przemysłu kosmetycznego. I tamten miód jest po różnych procesach technologicznych i on jest prawie całkowicie wytrawiony z różnych substancji pielęgnujących, które są w tym miodzie, a zostawione są głównie cukry jako ta substancja nawilżająca. No ale hej, miód poza działaniem takim nawilżającym w kosmetykach ma też właściwości przeciwzapalne, regenerujące, też wspomaga gojenie niedoskonałości, działanie poprawiające troszkę keratynizację, więc miód ogólnie jest bardzo cennym składnikiem aktywnym, więc kiedy wytłumaczyłam temu chłopakowi, to nie jest taki miód do stosowania w kosmetykach, tylko to jest taki rzeczywiście naturalny miód, no to już zrozumiałam, dlaczego nie mogłam się oprzeć i oblizałam tą rękawiczkę. I klucz tej historii jest takie, że jeżeli producent kosmetyków naturalnych decyduje się na wprowadzenie naturalnego miodu przykładowo do szamponu, który ma dodatek gum, no to w miodzie są enzymy, które potrafią taką gumę strawić. I zazwyczaj bierze się to pod uwagę, że trzeba odpowiednio dopasować stężenie zagęstnika, tych gum, jak i odpowiednią ilość tego miodu, żeby te enzymy nie zjadły całkowicie, nie dezaktywowały całkowicie tej gumy. No ale nie będziesz pilnować każdej pszczółki, jak ona sobie miodek, nektar z kwiatków zbiera. No, puszcza się te pszczoły zazwyczaj gdzieś w jakichś odpowiednich, gdzie są jakieś łąki, żeby uzyskać jakieś o odpowiednim, określonym stężeniu różnych substancji, miód, nie wiem, tam akacjowy, lipowy, żeby też miał odpowiedni smak i właściwości, ale te pszczółki jednak robią robotę według własnego uznania i czasem się po prostu tak może zdarzyć, że jeżeli do kosmetyku był dodany miód, który jest naturalny, no to właśnie będzie miał wpływ na te enzymy. I to jest pewnego rodzaju taka jedna historia, która pokazuje, dlaczego kosmetyki naturalne przez długi, długi czas one nie mogły się przebić. Bo świadomość
konsumencka była niska i jeżeli ktoś widział, że kiedyś używał jakiś kosmetyk, który był gęstszy, a teraz jest rzadszy, to bo kupił, nie wiem, kolejne opakowanie i to kolejne opakowanie jakiś jest rzadki ten kosmetyk, to się obawia, że coś może poszło nie tak, że może kosmetyk jest zepsuty, że może jest jakoś zniszczony, wadliwy i nie kupował kolejny raz opakowania tego kosmetyku, tylko decydował się na inną firmę. Teraz świadomość jest większa i po prostu już więcej osób wie, że kosmetyki naturalne tak mają. Czasami pewne substancje wchodzą ze sobą w interakcję i może dojść na przykład do rozwarstwienia kosmetyku, czy właśnie tego, że ma rzadszą konsystencję, albo że może różnić się kolorystyką. Oczywiście technolodzy pracujący w firmach kosmetycznych starają się robić te formulacje w taki sposób i tak dobierać stężenia, żeby zachować tą mega skuteczność substancji kosmetycznych i tych kosmetyków i właściwości pielęgnujących, ale z drugiej strony dopracowywać te formulacje, by te pewnego rodzaju niespodzianki nie przytrafiały się tak często. Więc kosmetyka, kosmetologia, kosmetyki naturalne wciąż są dziedzinami bardzo rozwijającymi się. I nie tylko w kontekście zastosowanej dzisiaj na potrzeby tego filmu mojej anegdotki, że miód może wpływać na przykład na pewnego rodzaju zagęstniki, ale czasem też się zdarza na przykład tak, że jakaś roślina, która wykorzystywana jest w kosmetyku pielęgnującym, zakwitnie trochę na innym zboczu, zakwitnie na inny kolor i troszeczkę kosmetyk może mieć inne zabarwienie. Czasem odczucie jego zastosowania na skórze może być troszeczkę inne i tak się w przypadku kosmetyków naturalnych po prostu zdarza. To jest ich pewnego rodzaju urok. Ale bardzo dużym zyskiem dla nas jako konsumentów jest to, że taki kosmetyk działa po prostu bardzo skutecznie. No bo jeżeli w tym kosmetyku ma co działać, to i na skórę też na pewno zadziała. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy film, ta dzisiejsza pogadanka była dla Was intrygująca, że dowiedziałyście się czegoś ciekawego z tego filmu i dajcie koniecznie znać, czy w takim razie będziecie bardziej zwracać uwagę na bazę kosmetyku, w jaki sposób on jest wyprodukowany pod kątem żeli, szamponów, żeli myjących, żeli do ciała, produktów do higieny intymnej. Czy może do tej pory próbowałyście to już wcześniej wyłapać w składzie Incy, zwracałyście na to uwagę, że ta baza jest czasami różna? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i doświadczeń i jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!